Witamy w podcaście dziennikarzy portalu misyjne.pl, gdzie bardzo często gościmy ludzi z ciekawymi historiami, ludzi z misją. Zaprasza Państwa Sebastian Zbierański. Taką osobę mamy też w naszym studiu i dzisiaj. Razem ze mną wita się z Państwem Piotr Kałużny. Witaj, Piotrze. Cześć, witaj. Piotr jest studentem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i także, jak się okazuje, zapalonym misjonarzem, który ma też nietypową pasję, ponieważ z tego, co zdążyłem już się dowiedzieć, Piotr lubi loty dronem. Tak, to prawda. Czyli jesteś droniarzem, tak to się nazywa? Tak, potocznie na to się mówi. No, po prostu bardzo lubię ujmować świat pod takim ciekawym kątem, którego nie jesteśmy w stanie jakby dostrzec z ziemi i zupełnie inaczej wygląda świat, jeżeli spojrzymy na niego z góry. I lubię te momenty po prostu, gdy jestem na wakacjach, gdy jestem właśnie, gdy byłem na tej misji, to sobie nie wyobrażałem nie zabrać tam tego sprzętu. Trochę się obawiałem na początku, jak to będzie, bo to jednak 3 samoloty w jedną stronę, 4 w drugą. Sporo formalności, a dron to jednak taka rzecz, która wzbudza trochę zainteresowanie. Obawiałem się głównie tych lotów wewnętrznych w Tanzanii, że mogą tam to jakby skonfiskować. W ogóle tak bez żadnych podstaw prawnych, bo po prostu to jest Afryka i tam tak się dzieje. No ale na szczęście dowiozłem go tam i wróciłem z nim do Polski. No i wróciłeś też z bardzo bogatą biblioteką, o czym za chwilę nam opowiesz. Także Piotrze, chciałbym po prostu oddać sobie głos razem z naszymi słuchaczami, posłuchać twojej opowieści o Tanzanii, o tym, co w Tanzanii cię urzekło, o tym, co tam robiłeś i jak właśnie służąc drugiemu człowiekowi realizowałeś to wezwanie Ewangelii. Także zapraszam ciebie do podzielenia się z nami tym, co przeżyłeś w Tanzanii. Tak, bardzo chętnie się tym podzielę, gdyż jest to najlepsze doświadczenie, jakie miałem w życiu, naprawdę. Na początku chciałem jeszcze powiedzieć, że to jakby nie tylko ja byłem na tej misji, stanowiliśmy ją jakby w 10 osób. No właśnie, doprecyzujmy może na początku, skąd ten pomysł i skąd narodziła się w ogóle idea, żebyś ty i twoi znajomi, żebyście razem ruszyli na misję. Dokąd, do kogo? Bo wiem, że na misji współpracował z wami, a właściwie przyjął was ojciec Maciej Braun. Zgadza się. Początek tego pomysłu nie sięga jakoś daleko wstecz, bodajże kilka lat. Na rekolekcje chyba bożonarodzeniowe albo z okazji Wielkiego Postu właśnie przyjechał ojciec Maciej do Polski. Był w parafii Królowej Jadwigi. Ja na tych rekolekcjach nie byłem. Nawiązał pewną relację też z młodzieżą należącą do tamtejszej takiej społeczności katolickiej młodzieży w tej parafii. I tak pół serio ktoś powiedział, no to co, to przyjedziemy teraz my do księdza. No i okazało się, że to nie był żart i naprawdę ekipa tam przyjechała, bo te wyjazdy na tą misję w Tanzanii były już 2 razy. Ja na tym pierwszym nie byłem, aczkolwiek o nim słyszałem i myślałem sobie wtedy, fajnie byłoby tam polecieć, ale miałem wtedy bodajże 16 lat. Jakoś nie wziąłem tego na serio, to było trochę zbyt wielkie wyzwanie. Ale ekipa tam poleciała, kilkanaście osób, więcej niż w tym roku i ta pierwsza misja się odbyła. Ale ja opowiem o tej drugiej misji, bo po 2 latach od tamtej powstał pomysł, żeby może polecieć znowu. Mamy czasy pandemiczne, jest trudno, jeśli chodzi o podróżowanie, trudno, jeśli chodzi o jakąkolwiek działalność misyjną tutaj, taką naszą w Polsce przygotowawczą, bo my chcieliśmy się do tego wyjazdu oczywiście przygotować. Jedną z form przygotowania na przykład było organizowanie tak raz, 2 razy w miesiącu jakichś kawiarenek takich misyjnych w naszej parafii. I wtedy po mszach zapraszaliśmy ludzi, którzy wychodzili z kościoła, żeby przyszli do nas na kawę. Była to kawa też z Tanzanii. Piekliśmy różne ciasta, robiliśmy gofry latem, szejki różnego rodzaju, różne smakowe, także staraliśmy się to bardzo urozmaicać. Oczywiście, no i w ten sposób zbieraliście pieniądze, po prostu fundusze na to, żeby móc wyjechać. Jak wspomniałeś, wasz wyjazd odbył się w pandemii, w samym środku pandemii, a o Tanzanii świat dowiedział się, że podobno tam koronawirus zupełnie nie zawitał. Mówię to oczywiście z ironią. Prezydent Magufuli, który był prezydentem Tanzanii, ogłosił, że koronawirus to wielka ściema, że koronawirus nie istnieje, zarządził modlitwę i rzekomo tam koronawirus nie dotarł. Jak jest naprawdę, czy obostrzenia w Tanzanii, bo oczywiście wiemy, że i tam koronawirus dotarł, czego zresztą świadectwem jest to, że sam prezydent na tę chorobę najprawdopodobniej zmarł. Czy tam w Tanzanii w ogóle myśli się o obostrzeniach? Kompletnie nie. W tym środowisku, gdzie my żyliśmy, czyli na wsi, pandemii za bardzo nie ma.
Jedyne, co się zmieniło, to niektóre osoby przyjmują komunię świętą podczas mszy na rękę, co jest trochę absurdalne, gdyż ręce właśnie ludzi takich pracy, tak, którzy tam pracują, to raczej są bardziej brudne. Ale poza tym nie zauważyłem żadnych obostrzeń. Byliśmy też w miastach, byliśmy w restauracjach, w różnych miejscach. Sporadycznie, naprawdę widziało się ludzi w jakiejś maseczce, ale żadne obostrzenia dotyczące ilości osób nie istnieją. Szczególnie, że w Tanzanii ludzie są bardzo otwarci i chętni na taki kontakt z drugą osobą. I często ten taki nasz dystans społeczny, który nawet nie mówię o tym pandemicznym, tylko takim ogólnym europejski, trzeba było go porównać z tym dystansem w Afryce, który często jest żaden, bo oni naprawdę lubią być blisko, lubią dotykać, tak, bo nie znają jakby owłosienia na rękach, na nogach, na ich coś nowego. Dzieciaki po prostu nam tak dotykały, nie wiem, rąk i się dziwiły, że jesteśmy biali, czy to jest pomalowane. I naprawdę myśleli, że nie wiem, oni mieli nadzieję, że od kiedy jestem biały? Czy urodziłem się biały? Te spotkania kultur są bardzo często, no takim niejednokrotnie, z zabawnym doświadczeniem. Przylecieliście do Tanzanii w konkretnym celu. Zaprosił was, jak wspomniałeś, ojciec Maciej. Tak. Co tam robiliście? Jasne. No naszym głównym celem w Afryce była działalność misyjna pod kątem pracy z dziećmi. I temu poświęciliśmy praktycznie no, cały czas. Te nasze przygotowania, tak, te kawiarenki oraz współpracowaliśmy z panią doktor habilitowaną, która zajmuje się ceramiką i wykonywaliśmy różne talerze, ozdoby, podstawki, krzyżyki właśnie z ceramiki. One szły też na sprzedaż na cele misyjne i udało nam się zebrać całkiem sporą kwotę pieniędzy, która posłużyła do tego, żeby zakupić sprzęt sportowy do Afryki, takiej dobrej jakości, bo ja miałem właśnie kontakty z AWF-u, gdzie oni zapatrują się piłki, siatkę do siatkówki i tam zakupiliśmy. Ta firma była też na tyle otwarta, że ten sprzęt nam nie naliczyła swojej marży, także mogliśmy go kupić więcej. I dodatkowo też wiadomo, zawieźliśmy tam pieniądze w dolarach no, do tej misji, do księdza, bo my tam też byliśmy 10 osób przez miesiąc, to jakieś tam jedzenie, no wiadomo, trzeba to jakoś pokryć, no, ale daliśmy te pieniądze jakby na cele misyjne. I tak, no nasze zadania zaczynały się rano, kiedy po śniadaniu wyruszaliśmy do danej wioski afrykańskiej. Było ich kilka, była Mirwa, na przykład, gdzie byliśmy w pierwszym tygodniu, Tarani, o ja właśnie byłem w Tarani, druga ekipa była w tej Mirle. Dzieliliśmy się na takie dwie grupy, po 5 osób i na każdą grupę jeszcze przypadała jedna osoba właśnie, która mieszkała w tej misji. No i my mieliśmy właśnie chyba brat Majko i diakon Johanna. Bodaj... Czyli inni zakonnicy, tak, którzy, tak, tak, którzy żyją tam, razem którzy na miejscu z ojcem Maciejem i pomagają mu w prowadzeniu misji. Jak wspomniałeś, to jest misja, która specjalizuje się w opiece nad dziećmi. Tak, to jest ich główny cel tej misji. Ksiądz Maciej tam w czasie swojej działalności no, wybudował przedszkole, szkołę, gdzie dzieci dostają 2 razy dziennie posiłek, gdzie mają zapewnioną edukację, mogą spędzać czas na całym terenie misji, który jest ogrodzony. Tak wiadomo, jest całe zaplecze kuchenne, a teraz właśnie wznosi się w górę budynek, gdzie będzie można spać, czyli internat. Tym zajmuje się jakby ta cała misja, czyli jakby działa dla dzieci, żeby, bo co jest najcenniejsze, co można dać w Afryce, no to edukację. My, kiedy właśnie w tych dwóch ekipach jeździliśmy do tych różnych wiosek, rano po śniadaniu, i tam prowadziliśmy zajęcia sportowe. I były tu różnego rodzaju zabawy i taneczne, i konkurencje, i biegowe, i wyścigi rzędów, i dla starszych, i dla młodszych. Musieliśmy to łączyć. I widzieliśmy ogromną, naprawdę ogromną różnicę pomiędzy dziećmi, które chodziły do szkoły ojca Macieja, bo one potrafiły angielski, w ogóle jakby kojarzyły takie logiczne fakty, dało się z nimi jakby całkiem, no, jak na Afrykę, łatwy sposób współpracować. A były o takie dzieci, które kompletnie nie miały nic wspólnego nigdy z edukacją. Jedno dziecko, gdy mnie zobaczyło, to po prostu się popłakało i uciekło, bo po raz pierwszy widziało białą osobę. To, co mówisz, to też, myślę, takie bardzo wyraźne świadectwo tego, jak w ogóle funkcjonuje nauczanie w Afryce, w tej części Afryki, jak funkcjonuje ta edukacja. No i okazuje się, że rzeczywiście szkoły prowadzone, ośrodki edukacyjne i szkoły prowadzone przez misjonarzy, zakładane przez nich, rzeczywiście ten poziom reprezentują, co też świadczy o tym, że Kościół, ta działalność Kościoła nie dotyka tylko stricte ewangelizacji, no ale też jest to ewangelizacja przez takie zupełne podstawy, takie jak właśnie edukacja. Tak, zgadza się. Oprócz tego, że prowadziliśmy te zajęcia z dziećmi, to jeszcze potem powiem, co ja robiłem jako jakby nauczyciel WF-u, ale naszym zadaniem było po prostu życie razem z tą społecznością. My, tam nie ma żadnego hotelu, nie byliśmy w żadnym pensjonacie,
tylko żyliśmy po prostu w tej wiosce, z tymi ludźmi, widzieliśmy ich codziennie, praktycznie cały czas, byliśmy do ich dyspozycji i nawet jak nie było jakby czas zajęć, już był wieczór, no to no, dzieci przychodziły tłumnie do nas i my po prostu z nimi spędzaliśmy czas w jakikolwiek sposób. Zwykle to była jakaś aktywność fizyczna, ale też chodziliśmy na jakieś spacery po okolicy, zabierały nas te dzieciaki i pokazywały nam, co jest dookoła, żebyśmy też zobaczyli, co jest wokół tej misji i tam przyroda jest dość ciekawa. Na przykład nieopodal naszej misji, znaczy misji Ojca Macieja, są takie jeziora i sobie myśleliśmy, że to są jakieś takie jeziora, tam się pewnie można kąpać i coś takiego bardziej rekreacyjnego, ale no nic bardziej mylnego. Są to po prostu stare kopalnie złota, które zostały zalane i tam no, są różne właśnie tunele, jaskinie, niebezpieczne wiry i tam absolutnie nie można wchodzić, byśmy tego nie wiedzieli, gdyby nas tam nie zabrali. I chodząc właśnie po okolicy, między tymi ludźmi, no spotykaliśmy się też z ogromną życzliwością. Pierwszego dnia poszliśmy na spacer właśnie całą ekipą w 10 osób. Po drodze dołączyło się do nas kilka dzieciaków i jak już dochodziliśmy do właśnie do tego miejsca, gdzie kończą się doma, zaczyna się bardziej takie pola do wypasania krów. Podeszła do nas jedna kobieta i nam zaproponowała trzcinę cukrową. No i to było niesamowite doświadczenie, bo przyszło do nas takim wielkim kijem, wszyscy z kraju buraka i absolutnie to był coś nowego, to był szok. Dostaliśmy takie kawałki po prostu patyka. Do rzucia, do brzenia. Tak, i to po prostu się żuje. I to jakby się po prostu żuło drewno. To jest łykowate, no jak gałąź. No ale no wypuszcza się ten taki słodki sok. No i on jest po prostu słodki jak bardzo słodka, posłodzona woda. I potem reszta się wypluwa, bo tego nie da się połknąć, bo to jest po prostu kawałek drewna. I musiała nam ta kobieta to tą maczetą trochę poobierać, bo nie byliśmy w stanie tego pogryźć. No a wszystkie dzieciaki to zębami obierają, no naprawdę. No to też widać właśnie te różnice europejskie, nawet organizm, który ty zębów takich silnych nie ma. Wspominałeś o tych wycieczkach na zwiedzanie okolicy, w okolice, ale ja wiem, że zabierałeś swojego drona i udało na pewno więcej niż kilka dobrych ujęć złapać, o których też właśnie teraz rozmawiamy, bo wiem, że masz gdzieś tam te obrazy przed swoimi oczami i możesz się nimi posłużyć, żeby właśnie nam to przedstawić. Dla operatora drona Tanzania to pewnie raj ze względu na swoje krajobrazy. Zgadza się. No każdy lot dronem jest nowy. Tak naprawdę jak każdy krok postawiony gdziekolwiek jest zupełnie nowym doświadczeniem. Nigdy nie widziałem tych roślin, tych ludzi, tych zwierząt, tego klimatu. I wszystko dla mnie było fascynujące, tak? Bo nawet zwykłe owady tam są po prostu większe, barwne, kolorowe. A to dopiero jak po prostu się wzbijałem tym dronem i widziałem te przepiękne widoki. No misja jest położona na... No, 1,5 kilometra nad poziomem morza, co jest, no po prostu to są góry. Ale w ten sposób, że ogólnie jest całkiem płasko i gdzieniegdzie są takie właśnie majestatyczne, piękne góry. I to stwarza niesamowity taki krajobraz. Najlepsze ujęcie, jakie w ogóle mi się w życiu udało zrobić, to jest w Tanzanii, kiedy poszliśmy na taką jedną z dłuższych wypraw, właśnie w kierunku tych zalanych kopalni złota. I widzieliśmy, że z oddala zbliża się burza. Przyjechaliśmy ogólnie do Afryki pod koniec pory suchej i wieczorami, praktycznie co drugi dzień, albo nawet codziennie, no była jakaś burza, no, ogromna burza, dla nas to była ogromna burza. No i idziemy w kierunku tych opuszczonych kopalni, ta burza się zbliża, spadają takie duże, ciepłe krople deszczu. Ja mówię, kurczę, to jest genialny moment, no nie powinno ogólnie latać się w deszczu, ale mówię, no muszę to uchwycić. Widziałem, że właśnie Johanna mówi, żeby już wracać, bo ogólnie oni się boją burzy. Ja nie wiedziałem czemu, że... Przecież to jest burza, no to jest deszcz, nic takiego, ale jak doświadczyłem ogromu tego żywiołu, no to już wiedziałem, o co chodzi. Ale udało mi się, wzbiłem się właśnie w powietrze i zrobiłem najlepsze ujęcie burzy właśnie, jakie mam w swoim portfolio, to właśnie tej nadchodzącej ogromnej burzy, takie kłębiące się obłoki nad krajobrazem tych jezior, tych kopalni. Na szczęście dron wylądował i mogłem sobie to odtworzyć. Mam to zdjęcie, na pewno później ci pokażę. Ale jeśli chodzi też o ten krajobraz, który też mnie urzekł, no to te wioski położone właśnie pomiędzy tymi górami, te takie małe, nieregularne domki, gdzieś tam jakieś ścieżki i że mogą być potężne przestrzenie w ogóle bez jakby takiego ludzkiego życia, całkiem puste, a jak się człowiek przypatrzy, to gdzieś tam jakiś malutki domek jest w oddali, także tam ta urbanizacja jest taka no typowo wiejska, bardzo nieregularna, można po prostu pójść w teren, no nie ma absolutnie żadnych szlaków turystycznych, bo to nie jest ten region turystyczny i po prostu przez długi czas niczego nie spotykać. Takim moim głównym zadaniem było przeszkolenie nauczycieli.
Ta szkoła posiada kilkunastu nauczycieli, ale nie ma tam takiego czegoś jak wychowanie fizyczne, jak nauczyciele WF-u, jak w ogóle jak szkoła sportowa w Tanzanii w ogóle nie funkcjonuje. Ksiądz Maciej, jak budował tę misję, to też wybudował salę gimnastyczną. Co ciekawe, w całej Tanzanii są tylko dwie sale gimnastyczne. Jedna jest właśnie na misji księdza Macieja. Właśnie. I żeby wykorzystać ten potencjał, no to stwierdziłem, że przygotuję się z tej swojej wiedzy, którą posiadam jako nauczyciel. Przygotowałem tam materiały i zacząłem po prostu wieczorami, po tych zajęciach z dziećmi, które były na tych wioskach. Prowadziłem szkolenia dla nauczycieli i były to po prostu szkolenia od podstaw z wielu różnych sportów, i drużynowych, indywidualnych, prowadzenia treningów, różnych zabaw dla młodszych dzieci, dla starszych, dla grup. Dla indywidualistów. Oni mieli po raz pierwszy w życiu kontakt, nie wiem, z koszykówką, z siatkówką, z jakimkolwiek takim sportem. W Afryce funkcjonują głównie dwa wymiary sportu. Jest to piłka nożna, którą oni uwielbiają, i coś, co się nazywa, nie, zapomniałem teraz nazwy, ale grają w to dziewczyny. Jest to coś a la takie połączenie trochę koszykówki, siatkówki, i ogólnie dziewczyny biegają z piłką i starają się wrzucić przez taką małą obręcz. Także dużo, dużo kontaktu ze sportem nie mają. Więc ja chciałem im to przedstawić i na początku widziałem takie ich trochę zdziwienie w tych oczach, że w sumie po co my to robimy, trochę to jest bez sensu, ale tak właśnie już kolejnego dnia i tak z dnia na dzień ja widziałem po prostu w ich oczach, jak zapalała się miłość do sportu, jak oni odkrywali to, ile to może dać radości, ile tak naprawdę można wyciągnąć z takiej prostej gry emocji, tak, i ile, jak to też wpływa na nasz organizm. Ja to wszystkim tłumaczyłem, bo ja nie tylko uczyłem ich, tylko jakby uczyłem ich, jak uczyć, nie? Czyli żeby oni się stali tymi nauczycielami. I gdy już wracaliśmy, znaczy dzień wcześniej na pożegnaniu, to podszedł do mnie dyrektor tej szkoły, no i na jego twarzy malował się jednocześnie smutek i radość, bo wiedział, że to jakby koniec naszej przygody, ale radość z tego, że on powiedział mi, że on nie wiedział, że on tak kocha sport, że tyle radości może mu to sprawić. No i ja wtedy czułem, że właśnie osiągnąłem to, nad czym mi tak bardzo zależało. Myślę, że po prostu nadałeś ich aktywności konkretny bieg i konkretne ramy, w których teraz wreszcie będą mogli inaczej spojrzeć na to dzieło sportu. Zgadza się. No i teraz jak już jestem w Polsce, to ksiądz Maciej wysłał mi film, jak to oni już działają, jak oni już uczą te właśnie te małe dzieciaczki, nie wiem, siatkówki mi wysłał, koszykówki, jak już ta sala zaczęła działać, jak właśnie pojawiły się te zajęcia sportowe, których w ogóle nie było. A to naprawdę, bo sport oddziałuje na człowieka, kształtuje i charakter, i umiejętności, i wytrwałość, i daje niesamowitą radość. Jest też hobby, sposobem spędzania wolnego czasu i oni to odkryli i oni jakby wiedzą, że jaki w tym tkwi potencjał i to wykorzystują. No, jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że tak się udało. Powiem też trochę o takim trochę życiu w społeczeństwie. Mhm. Parę takich ciekawostek. Na przykład mieliśmy możliwość uczestniczenia w kilku ślubach, co jest bardzo ciekawym doświadczeniem, gdyż ksiądz Maciej pod sobą ma, teraz nie pamiętam, czy kilka, czy kilkanaście, około 10 kościołów, kilku parafii, więc wiadomo, nie w każdym jest msza co niedzielę. Mają to raz na jakiś czas, powiedzmy, oprócz tego kościoła parafialnego na terenie misji, to msze są co parę tygodni. I tam to się po prostu nawarstwia, że kilka ślubów jest naraz. No tak, bo jeżeli narzeczeni przygotowują się w danym okresie, jak wiemy tutaj w Afryce, ta mentalność małżeńska i to podejście do sprawy rodziny i małżeństwa jest nieco odmienne niż w Europie, to po prostu znane nam są też z historii misji te liturgie wspólne, kiedy rzeczywiście kilka par ten sakrament przyjmuje. Tak, ale co jest jeszcze ciekawsze, oni nie przyjmują tylko sakramentu małżeństwa, ale chrzest, tak, bierzmowanie, jednocześnie, czyli tak zwany pakiet. No wszystko, nie? Jeszcze mają jeszcze chrzest ich dzieci, bo to są zwykle już na ślub biorą małżeństwa, które już jakby mają dzieci, mają swoje rodziny, ale przychodzą jakby na chrześcijaństwo, tak? Bo byli albo wierzyli w jakieś swoje tam bóstwa, bo bardzo dużo jest szamanów w Tanzanii i po prostu przechodzą na chrześcijaństwo. Tak, tym bardziej, że rejon, o którym mówisz, ma duże też tradycje takie animistyczne i bardzo często chrześcijaństwo, naszą wiarę, żeni się z tym, co gdzieś tam po tym animizmie pozostało. Takim największym jakby taką naszą stycznością z tym kultem tych jakby szamanów i tym ich wierzeniami takimi pierwotnymi była nasza taka popołudniowa, co w sumie było błędem, wyprawa w góry. Bo muszę dodać, że w Tanzanii, przez którą przechodzi równik, a my byliśmy dosłownie kilkadziesiąt kilometrów pod równikiem. Słońce wschodzi o 7 rano i zachodzi o 7 wieczorem. Bardzo szybko, praktycznie w 2 minuty jest czarno. No i my poszliśmy w góry,
mieliśmy tam naszego przewodnika, szedł z nami Michael, ale zabłądziliśmy, bo coś nie znaliśmy ścieżki, trafiliśmy w jakieś naprawdę potężne krzaki, w których błądziliśmy z półtorej godziny, nie mogliśmy znaleźć wyjścia, ale gdy dotarliśmy na jakieś takie wypłaszczenie pod szczytem, już słońce praktycznie było bliskie zachodowi, no to widzieliśmy kilka takich, takich różnych stosów, jakichś takich dziwnych takich, takich figur, z, czy figur, takich kształtów z patyków, z liści. No totemów i to, po prostu, tak, totemów. Tak. Jakichś takich właśnie totemów. I to były, okazuje się, że to były ich relik, taka trochę jakby religia modlenia się do bóstwa, które zsyła deszcz. Bo to właśnie była koniec tej pory suche i szamanie szli na tą górę, robili te takie szałasy, tam je podpalali, jakieś, tam były jakieś kadzidła, coś tam się tliło, ten dym leciał, no i to była ich jakaś forma modlitwy o deszcz. No i wracając właśnie z tych gór, wracaliśmy już ścieżką wydeptaną prawdopodobnie przez tych szamanów. No i wróciliśmy na tę naszą misję już całkowicie w ciemności. Nie? To także było takie, no można było poczuć dreszczyk emocji. Ale dla mnie bardzo pozytywne doświadczenie. No, nie czułem się jakoś zagrożony, bo właśnie szedł z nami ten brat Majko. No ale przynajmniej poczułeś się jak ci pierwsi odkrywcy Afryki, którzy gdzieś tam też często w buszu błądzili i sami na własnej skórze doświadczali takich tego typu trudności. Drugim takim doświadczeniem, które pokazało mi to, że po dziś dzień Afryka jest naprawdę pierwotna, dzika i niebezpieczna. Było trzęsienie ziemi. Było ono w nocy o 4 nad ranem. Obudził mnie taki huk, który tak jakby się zbliża, coś jakby walec jechał pod ziemią i ten huk tak narastał i w pewnym momencie zacząłem odczuwać, że chyba ziemia wibruje, nie mówię, ale nie wiem, wydaje mi się, ale to zaczęło narastać naprawdę i w pewnym momencie był no, potworny huk, no wręcz ogromny, wszystko się trzęsło, tam z biurka pospadały nam butelki, jakieś tam inne rzeczy, co tam stały i potem ten huk tak miarowo właśnie odchodził i tak się wyciszał. I można to przyrównać do takiego właśnie, do grzmotu w burzy, ale ten dźwięk dochodzi zewsząd i trzeba dodać te drgania. To, także wtedy naprawdę poczułem się taki mały i że jest zagrożony bardzo, no tym, naprawdę. Co, no, tym, co się dzieje zewnątrz. Człowiek na takie żywioły, no nic nie jest w stanie poradzić, naprawdę. Ciekawą rzeczą jeszcze w Afryce jest komunikacja i poruszanie się ogólnie samochodowe, albo piesze, albo właśnie motorami. Oni dużo na motorkach jeżdżą, bardzo. I na ulicy, która w 90% jest po prostu piaskową, taką dziurawą drogą. Asfaltu raczej... Niewiele asfaltu. Chyba dwa razy jechaliśmy jakąś asfaltową drogą, ale ona właśnie doprowadzała do miasta, jednego z większych miast. Być może była jedną z głównych dróg w kraju. Tak, do Musomy i to było właśnie parumilionowe miasto, dlatego tam była ta droga asfaltowa, ale to też nie przypominało jakby autostrady, tylko po prostu asfalt wyłożony, taki jednopasmowy, a pozostały to zwykłe polne drogi, na których obowiązuje prawo większego. Jeszcze ruch jest lewostronny, bo to była kolonia brytyjska. Tak, więc to w ogóle jest jeszcze większa zagłostka. I podróżowanie na przykład samochodem, nie ma takiego czegoś jak limit osób w samochodzie, po prostu podróżuje samochodem tyle osób, ile wejdzie. My na przykład, nie wiem, w 15 osób podróżowaliśmy jakimś pick-upem, nie? Z taką paką, tam sobie siadaliśmy, no i 100 km tam na godzinę mniej więcej się po takich drogach da jechać. Czyli dopóki koła się nie urną, dopóki samochód jest jeszcze w stanie jechać. Tak, oczywiście. Co śmieszne, na taki mecz, który był organizowany na boisku na naszej misji, przyjechał inny misjonarz, też Polak, 120 km jechał, wiele godzin, bo drogi są dziurawe, ze swoimi piłkarzami. I on chyba przyjechał, nie wiem, w 20-30 osób busem 9-osobowym. Jak oni wychodzili z tego busa. Czyli Polak potrafi po prostu nawet za granicą. Zgadza się, po prostu wychodzili z tego busa jakby bez końca. Mówię, ile was tam przyjechało? No i oczywiście uśmiechnięci, szczęśliwi, bo to, co zauważyłem w Afryce i co mnie bardzo urzekło, to, że oni no, nie narzekają. Nie narzekają tak jak mogę powiedzieć, że ja jestem osobą też, która narzeka, która zawsze chciałby czegoś więcej, że zawsze coś tam jest nie tak, a oni naprawdę niesamowicie cieszą się z małych rzeczy, cieszą się z obecności drugiego człowieka, cieszyli się z tego, że my spędzamy z nimi czas. Po prostu ofiarowujemy im no, nasz czas, spędzanie czasu ze sportem, jakąś rywalizację, na nich to było cenne doświadczenie i naprawdę, gdy ktoś się przewrócił, tam coś kogoś bolało, to wystarczyło podejść, tak, coś tam zagadać i momentalnie ta osoba już była szczęśliwa. I to mnie tak bardzo urzekło właśnie w Afryce, te takie podejście, które polegało na cieszeniu się z tego, co się posiada, co jest danego dnia, że jest co zjeść. No właśnie, a propos jedzenia, to też chciałem powiedzieć o kuchni afrykańskiej, bo to jest ciekawe, myślę. Przede wszystkim podstawowym jedzeniem w Afryce, tam gdzie my byliśmy, jest ryż i fasola. I praktycznie my to jedliśmy bardzo często,
można powiedzieć, co drugi dzień, a takie osoby, no, nas starali się żywić lepiej, więc nam też dawali inne rzeczy, o których zaraz powiem, a takie zwykłe osoby na co dzień, no właśnie jedzą ryż ugotowany z taką czerwoną fasolą i do tego ewentualnie coś zielonego, co wyglądało jak posiekana trawa, smakowało trochę jak rukola, no taki... Taka sałatka jednoliściasta, że tak powiem. Mhm. Jest też mięso, ale no, z tym był no, największy problem, gdyż było ono... Znaczy oni nam dawali jakby od serca, tak? Dla nich to jest bardzo dobre. No więc my to jedliśmy i to po prostu z szacunku do tego, że oni się z nami dzielą. Ale no, w Polsce myślę, że nikt by tego nie był w stanie zjeść, bo to jest bardzo... Chcesz mi powiedzieć, że to jest mięso ze szczura? Nie, aż tak to chyba nie. Znaczy, mam nadzieję. Ale jest to mięso z normalnych zwierząt typu kura, koza, bo jakaś tam no właśnie świn nie ma. Więc jeszcze krowy, kozy, są wołowina. Tak. Z racji, że tam nie ma za dużo wody i tak ogólnie pożywienia, to jedzenie, to mięso jest bardzo twarde, bardzo żylaste. I można, ja się starałem ze wszystkich sił to pogryźć. No nie mogłem tego przegryźć, musiałem to połykać, te kawałki w całości. No dla osób, które mają problem z jakimś tam, że mięso jest tam zbyt żylaste, tak tutaj w Polsce mówią, no to tamto, to jest po prostu wyzwanie. Ale naprawdę, porównując z tym jakby całą wspaniałością, którą doświadczaliśmy, no to te wszystkie minusy znikały. Istnieje tam też takie coś, że oni dużo jedzą owoców. Owoców, mnóstwo soków. Na terenie naszej misji i w ogóle tam dookoła wystarczyło wyjść z domu, no i rosną banany, rośnie papaja, rośnie mango, awokado. I oni te owoce zrywają, robią z nich no, genialne soki, no przepyszne po prostu. Te wszystkie banany, które tam są, no bez porównania smak z tymi, co mamy tutaj w Europie, bo są po prostu sprowadzane jeszcze zielone, tu muszą w Polsce dojrzeć. No, mhm. To jest takie... A tam dojrzewają w tym afrykańskim słońcu, no, i ta słodycz. No coś wspaniałego. Ja codziennie tam jadłem te banany. Aha, i jeszcze to... Ich przysmakiem jest masło orzechowe. Mają też dużo właśnie tych orzeszków ziemnych. Bierze się banana, smaruje się tym masłem i to jest jakby taka forma deseru, no przepyszna, no i słodka, i taka, no taka no, aromatyczna. No, coś wspaniałego, to się mi po prostu tam nie znudziło. W Afryce nie ma czegoś takiego w ogóle jak słodycze. To nie funkcjonuje w ogóle. Nawet w sklepach tam jakieś parę batoników leżało, ale no ogólnie nie ma. Nie ma w ogóle słodyczy. Jedyną jakby słodyczą w Afryce jest cukier trzcinowy i owoce. Nam tego w ogóle nie brakowało, bo jakby smak tych owoców jest No tak, rzeczywiście rekompensował wam wszystko. Mówisz o kuchni. Przypomniało mi się w ogóle, że niedawno nawet wyszła książka Ojca Szustaka, która też dotyka kuchni od strony Biblii i to mi trochę nasunęło taki pomysł, żeby zapytać cię o to, bo jeszcze o tym nie rozmawialiśmy. Jak wygląda wiara Tanzańczyków? Liturgia, bo wspominałeś nieco o ślubach. Mhm. Czy zaskoczyło cię to, jak wygląda msza święta, jak oni zachowują się na mszy świętej? Jakie mają podejście? Bardzo, bardzo mnie to zaskoczyło. Oni, jeżeli są chrześcijanami, tak mówimy o chrześcijanach, tych, którzy są właśnie, żyją życiem parafialnym, należą do kościoła na terenie misji lub do tych kilku poza misją, do których dojeżdża ksiądz Maciej, to muszę powiedzieć, że na takim jakby, jak ja to odbieram, no to ich wiara jest na pewno głęboka. I zaangażowanie w liturgię też jest bardzo mocne. Tam dosłownie zawsze jest chór, który śpiewa, tak, i tańczy. I wszyscy naprawdę angażują się w ten śpiew, ten kościół wręcz tętni tym życiem. Kazania, które są tam głoszone w Suahili oczywiście, no to ksiądz schodzi jakby z ambony, nie? I jest między tymi ludźmi, ma mikrofon, bo tam też jest nagłośnienie, akurat w kościele jest prąd. I z nimi po prostu jakby tak rozmawia, prowadzi taki dialog. Oni tam co chwilę się śmieją, jakieś tam żarty, anegdoty. Po prostu przybliża im to Słowo Boże w takich, trochę tak jak robił Jezus, nie? On przemawiał w przypowieściach, ksiądz Maciej robi to samo, nie? Tak mi się wydaje, że on po prostu to przekłada na taki trochę prostszy język, obrazowy. Często też są używane jakieś rekwizyty. I oni patrzą na tego księdza, jakby na tą całą mszę z takim bardzo takim dużym zaangażowaniem, zaciekawieniem. I co ciekawe, msze w Afryce trwają bardzo długo. Bardzo. Naprawdę u nas msza trwa tak, nie wiem, 45 minut, godzina, powyżej godziny to jest naprawdę długa msza. A ta msza... No dochodziły do 3 godzin. No ale to, co właśnie mówisz, ta liturgia jest bardzo rozbudowana i oni się też angażują. Taniec, śpiew. Tak. Taniec i śpiew przede wszystkim. Czują, że są kościołem. To jest bardzo konkretny wyraz tej inkulturacji, tego, że misjonarze przyjeżdżając najczęściej z Europy, potrafią dostosować warunki głoszenia Ewangelii, tych, których bardzo często uczyli się w seminariach, czy w ogóle tutaj w europejskich warunkach, do tego, co zastają na miejscu i przez to właśnie ta liturgia nabiera takiego swojego specyficznego afrykańskiego charakteru, który na pewno zdziwiłby niejednego z nas, jeśli przyglądalibyśmy się temu tutaj w Polsce. Mm-hmm. To zdecydowanie. Mnie to na początku też szokowało. Nie rozumieliśmy tego języka, ale naprawdę możliwość bycia na tej mszy i doświadczenia tego no, była niesamowita. Wszyscy są jakby zasłuchani, tam nie ma jakiegoś, że oni są znudzeni czymś. I wszyscy, którzy tam przychodzą, no przychodzą
bo chcą. Wewnętrznej potrzeby, nikt ich tam tego nie zmusza. I na przykład na każdym mszy są zbierane też datki na jakieś tam różne potrzeby i to właśnie też trwa sporo czasu. Ale datki to nie tylko pieniądze. Tak, oczywiście, to też właśnie zaraz o tym wspomnę, bo z tym się wiąże kilka ciekawych historii. Powiedzmy, że jest tam pierwsza zbiórka pieniędzy, tam powiedzmy na kościół. Jest tam jakaś osoba, która tym zawiaduje, są ustawione takie tam takie skarbonki i podchodzą tak po kolei ławkami. Najpierw tam dzieci, tam swoim tanecznym, powolnym krokiem śpiewając i tak i wracają do tej ławki. Potem kolejna ławka i kolejna i potem kobiety, tam potem tam starsi. Już nie pamiętam tej kolejności, ale to jest ściśle określona kolejność. Mhm. Nie można tak sobie podejść. Nie? Nam, my musieliśmy się właśnie czekać, aż nam da ktoś znak, żeby podejść, wrzucić te pieniądze. Już usiedliśmy, tak? Już myślimy, minęło 15 minut. Myślimy, o, koniec zbierania tych pieniędzy. Ale nie, kolejna tam, nie wiem, potrzeba, nie wiem, bo komuś się tam dom zawalił, to zbierają też na to i znowu to trwa. Ale tak jak właśnie mówiłeś, oni nie tylko zbierają pieniądze, oni dają też właśnie, nie wiem, nasiona, kaszę, ryż, fasolę, mięso i to, taką ciekawą historią to jest, że podczas jednej mszy tam nosili te dary pod ołtarz i tam było dużo różnych rzeczy, w ogóle nie zauważyliśmy, tam było też kilka siatek i po prostu podczas mszy widzimy, że jedna siatka zaczęła się ruszać. I potem okazało się, że w tej siatce są dwa gołębie i oni nam je dali, żebyśmy je zjedli po prostu. Jako taki dar i to było dla nich to, no, taki jakby... Zupełnie naturalne. Ktoś z was będzie w stanie obrobić te gołębia, tak. Przygotować do jedzenia, co was pewnie wpędziło w niemałe zakłopotanie, bo to nie jest coś naturalnego. No, ale jest to jakby ich wyraz takiej, nie że uznania, no, też nie mogę znaleźć słowa takiego jakby, że... Myślę, że może chodzić ci o braterstwo. Braterstwo, o to, tak, że tak. Oni chcą, żebyście też poczuli się właśnie jak jedni z nich. Mhm. Chcą was przyjąć jak najlepiej, no bo mimo tego, że różnicie się i kolorem skóry i bardzo często też, no tak jak wspomniałeś, czy właśnie też jakimś usposobieniem, to jednak czują, że też jesteście dziećmi jednego Boga. I chcą was w ten sposób pewnie przyjąć. No zgadza się. No dla nich mięso jest czymś bardzo cennym, czymś, co się je od święta i jakby oni nam to dając, no to na nich jakby dali nam bardzo dużo, nie? I po mszach, jak wychodziło się z tego kościoła, no to tam tętniło życie, tak? Wszyscy z nami chcieli porozmawiać, chcieli coś powiedzieć, dzieciaki chciały się z nami bawić. Także niedziela to był taki, no po prostu czas takiej niesamowitej, takiej wręcz dziecięcej radości. Bo Jezus mówi, żebyśmy byli jak te dzieci i ta msza właśnie mi bardzo to obrazuje, że po prostu wszyscy tam są jak takie dzieci, takie po prostu wołające do Boga, taką jakby niewinnością, radością ogromną. No niesamowite doświadczenie. Może teraz opowiem jeszcze coś o przyrodzie afrykańskiej, bo mieliśmy też możliwość odwiedzenia największego safari na świecie. Czyli Serengeti. Jest to Park Narodowy Serengeti, gdzie można właśnie wynająć sobie samochód terenowy z kierowcą i cały dzień on nas tam właśnie obwoził po tym parku. No i doświadczenie jest to takie, że tak powiem, jakby się było w filmie przyrodniczym. Jedzie się drogą, no i przez drogę przechodzą żyrafy, zebry, tak, lwy, nie wiem, gepardy, lamparty. Wszystkie te afrykańskie zwierzęta, praktycznie widzieliśmy wszystkie. W naturalnym środowisku, bo nikt tego oczywiście nie kontrolował. Nie ma żadnych jakby tam granic, żadnych płotów i te zwierzęta po prostu wychodzą poza teren parku taki formalny, nie wiem, kilkadziesiąt kilometrów. Mhm. Także można sobie jechać normalną, zwykłą drogą w Afryce, a trzeba się zatrzymać, bo... spotkać lwa. Czy... Lwa, albo słonie nam przechodziły drogę, nie? I musisz mnie przepuścić. A co ciekawe, najbardziej niebezpiecznym zwierzęciem w Afryce, którego naprawdę oni się boją, to są hipopotamy. Okazuje się, że to są zwierzęta bardzo terytorialne, niebezpieczne, one są naprawdę ogromne, wydają takie niepokojące dźwięki i po prostu one chodzą swoimi ścieżkami. Mają jakieś utarte swoje szlaki. Jeżeli, nie wiem, coś stanie na ich drodze, to one to po prostu tratują, zabijają i człowiek nie ma najmniejszych szans po prostu z nimi, mimo że to są zwierzęta roślinożerne i jedzą tylko trawę. Zburzyłeś mi teraz obraz hipopotama z wszystkich kreskówek. Zgadza się, zawsze są takie miłe, jak na przykład w Madagaskarze, nie? Miłe zwierzątka, ale nie, one są naprawdę bardzo niebezpieczne. I to było jedyne miejsce, gdzie byliśmy na tym terenie tego parku, gdzie one były w tym swoim takim środowisku wodnym, ale one były ogrodzone. Tak to wszystko, nie ma żadnych płotów, nic, ale to miejsce było ogrodzone. Oni naprawdę bardzo się boją tych zwierząt. Nasza misja zakończyła się pod koniec września w tej Tanzanii kontynentalnej, ale jeszcze udało się nam zorganizować pobyt na Zanzibarze. Czyli wyspa należąca do Tanzanii. Tak, to jest wyspa należąca do tego kraju. No i to już były, tak że tak powiem, byliśmy tam na 3 dni. Czyli to właściwe wakacje tak, bardziej. Tak, to już były takie wakacje, żeby właśnie odpocząć po tym miesiącu takiej, no, ciężkiej pracy, bo naprawdę słońce tam mocno grzeje. My musieliśmy w tym pełnym słońcu pracować z tymi dziećmi, na których słońce nie robi wrażenia. One mają energii, no, nieskończenie wiele.
I często na tych koloniach było na przykład 200 dzieci, albo nie wiem, 60 dzieci, albo 20 dzieci, albo 150 i to różnie się wahało. Mhm. Musieliśmy być gotowi na dostosowanie się do liczby dzieci, do ich wieku, do ich potrzeb, do ich jakby zainteresowań. No właśnie wspomniałeś pracować, masz na myśli to, że razem wspólnie pracowaliście, powiedzmy, nie wiem, malowaliście coś, kopaliście, czy bardziej można myśli po prostu to, że wy jako nauczyciele, czy studenci. Naszą pracę jakby misjonarzy, pracę z tymi dziećmi, aczkolwiek mieliśmy też takie prace porządkowe, nie wiem, sprzątaliśmy tam tą salę gimnastyczną, mieliśmy okna na takich dużych wysokościach, które nie były dostępne, ogólnie też nam trochę pomagaliśmy w życiu tej misji, ale głównie to właśnie nasza praca polegała na po prostu zajmowaniu się dziećmi, w taki dla nich bardzo aktywizujący sposób. No i to było mocno wyniszczające dla takiego typowego Europejczyka, który jest przyzwyczajony do ciepłego łóżka, normalnego jedzenia. Tak. Jasne, organizm pewnie też zupełnie inaczej chodził, zwłaszcza przez pierwszy okres popytu. Trzeba się, jeszcze do dzisiaj mam trochę problemy żołądkowe, no tego ciężkostrawnego jedzenia, takiego trochę niedogotowanego, który no sprawiało pewne rewolucje żołądkowe, wiele osób miało właśnie też problemy. Woda, która tam była do picia, no to przede wszystkim jest to woda deszczowa, tak? Zbierana z dachów w zbiorniki, które potem się gotuje. No ale jakoś trzeba ją przefiltrować, tak, to co tak. Wspomniałeś, gotuje się ją. My ją gotowaliśmy. Miała wtedy smak taki trochę spalenizny, ale była też dostępna woda butelkowana, tak, też ją mogliśmy pić, no ale czasem jej nie było i wtedy trzeba było pić deszczową. Co ciekawe, dzieciaki, gdy spadł deszcz, no to one normalnie się nachylały i piły wodę po prostu z kałuży. No ale te organizmy i te żołądki... Tak, zupełnie inna flora bakteryjna, no są na to odporne. Myślę, że gdy miała się napić wodę z kałuży, no to... Wylądowałbyś pewnie w ambulatorium. No bym był zakażony, tak, pierwotniakami. Co prawda byliśmy szczepieni, tak, kompletem szczepień, które musieliśmy sobie tutaj w Polsce wykupić, bo to nie jest refundowane, plus wziąć tabletki na malarię, na którą nie ma szczepienia. No to też były właśnie te dodatkowe koszty, no ale warto było je zrobić, żeby zabezpieczyć się. No to nie są obowiązkowe w Tanzanii, jest tylko jedno szczepienie, nie pamiętam na którą chorobę, ale resztę, którą zrobiliśmy, no po prostu z takiej czystej przezorności, tak, bo jasne. To jednak jest mnóstwo tych drobnoustrojów tego wszystkiego, żeby po prostu tam działać. Co się udało? No wiadomo, ktoś tam pół dnia leżał, bo właśnie był bardzo tam przygrzany słońcem i też się zdarzyło być właśnie odwodnionym, ale mieliśmy na pokładzie, po prostu była z nami Agata, która jest pielęgniarką, zabraliśmy z sobą kroplówki, igły i tak dalej. Czyli medyk, tak, medyk był z nami. Zadziałał i się przydał. No, jak ktoś się odwodnił, ktoś się odwodnił, na przykład ja też tam się właśnie odwodniłem jednego dnia, no to miałem podłączoną kroplówkę, tak, Agata nam tam po prostu ją podpinała. Taka kroplówka zwykła, tam sól fizjologiczna, nawadniała bardzo szybko, tak, bo to jest prosto do krwi i następnego dnia mogą dalej działać. Dobrze, że to właśnie to z sobą tam zabraliśmy. I jeszcze parę słów o tym Zanzibarze chciałem powiedzieć. To nie miało nic już wspólnego z misją, tak, tylko pojechaliśmy tam trochę odpocząć. Ale widziałem stamtąd też bardzo ciekawe ujęcia dronem, też udało ci się tam tę specyficzną, błękitną wyspę złapać. No, woda ma tam kolor taki właśnie błękitny, lazurowy, no niesamowita. Piękne wschody słońca, tak, ciepły piasek, no można powiedzieć, że raj na ziemi, ale my po tych doświadczeniach misyjnych, każdy z nas tęsknił za tą Afryką, w której byliśmy, za tą wioską, za tymi ludźmi, bo wakacje na takiej wyspie, wiadomo, są niesamowite, ale poza jakby pięknymi widokami, poza dobrym jedzeniem, no to tam nie ma nic więcej, tak? Nie ma tam tej prawdziwej Afryki. Jeżeli ktoś właśnie poleci na Zanzibar, no to ja gwarantuję, że nie doświadczy tego, czego można doświadczyć na lądzie wśród tych ludzi, po prostu z nimi żyjąc. Myślę, że każda wyspa i każdy kurort taki rekreacyjny byłby podobny. Ksiądz Maciej nawet, który był kilka razy na Zanzibarze, mówi, że Zanzibar jest przeraźliwie piękny, ale też przeraźliwie nudny, bo poza właśnie plażą nic za bardzo tam nie ma. Aczkolwiek bardzo się cieszę, że tam byliśmy, bo też mogliśmy trochę popływać, tak, ponurkować, zobaczyć trochę tych zwierząt też pod wodą, ale w sercu jednak pozostała ta misja i myślę, że będzie ze mną bardzo długo, bo te wszystkie wspomnienia są tak silne, tak, i tak jakby wywarły na mnie wpływ, trochę pokazały innego świata, pokazały, jak można żyć, mając niewiele, jak można się cieszyć, nie mając nic, ile można wyciągać radości z codzienności, z tych wszystkich rzeczy. To była taka trochę szkoła życia i doświadczenie przede wszystkim no duchowe, tak, religijne przeżycie, doświadczenie misyjne, kulturowe, takie przyrodnicze, no dla mnie też fotograficzne, bo mogłem tam się jakby spełnić pod tym kątem. No ciężko było wracać, tak. Ja należę do tych osób, które mówią, że chłopacy nie płaczą. Ale jednak przy powrocie z Afryki udało się. Nie mogłem powstrzymać łez po prostu.
gdy stamtąd wracaliśmy, mówię właśnie o tej wiosce ulicy Macieja. No nie mogłem tak tego powstrzymać. Gdy już na koniec po tym podszedł do mnie taki jeden chłopiec, nazywał się Samueli, który właśnie tak dużo też z nami czasu spędzał, tak się do mnie przytulił, no to ja już nie byłem w stanie nad nic powiedzieć. Może dlatego, że pojechałeś tam po prostu jako misjonarz, a nie jako turysta? Czy właśnie ktoś, kto pojechał tam tylko zwiedzać i naprawdę zostawiłeś w tej Afryce wśród dzieciaków w małej górskiej wiosce w Tanzanii swoje serce? Gdyby to był tylko wyjazd turystyczny, no to miałbym z sobą zdjęcia i fajne wspomnienia widoków, dzikich zwierząt, pewnie dobrego jedzenia, bo jadłem tylko te dobre hotelowe. Ale ja mam coś, co zostaje nie tylko jakby w głowie, no ale i w sercu, bo tego jakby nikt mnie nie zabierze i też nikt nie zabierze tego, co mogliśmy dać swoim czasem tym ludziom, tak? Tych doświadczeń, tych pewnych umiejętności i tego czasu, który był dobry i dla nas, i dla nich. Ciężko tu porównać, kto na tym więcej zyskał. Myślę, że to jest transakcja obopólna. Zgadza się, jak najbardziej. Sytuacja win-win, kiedy tak. Wy naprawdę dajecie to, co dla was też jest nierzadko wysiłkiem, ale oni przyjmując to, cieszą się bardzo z tego, że mogli was gościć, że mogliście ubogacić ich tym, co sami posiadacie. Zdecydowanie. Po powrocie do Polski, no, te pierwsze tygodnie były trudne, tak? Trzeba było się przestawić jednak na ten wyścig szczurów, tak, na studia, na pracę, na użeranie się z tym wszystkim, co jest tutaj, a jednocześnie mając w sercu te takie jeszcze świeże doświadczenia z tej Afryki. Było to trudne, tak, żeby znowu się przestawić na Polskę. Bardzo tęsknię za Afryką, za tymi wszystkimi tam ludźmi, za tymi naszymi przyjaciółmi, bo bariera językowa tak naprawdę nie istnieje. Jeżeli jest chęć jakby z obu stron, tak, na poznanie siebie, no to język wcale nie przeszkadza. Niektórzy tam znali trochę angielski, tak, z tej szkoły. Niektórzy nas znali bardzo dobrze. I też właśnie mieliśmy tych tłumaczy, właśnie Johana i Majko, którzy jak chcieliśmy porozmawiać sobie z kimś, no to oni po prostu tłumaczyli z angielskiego na Swahili i na odwrót. A tak naprawdę też bez słów można się porozumieć. Po powrocie obrabiałem trochę zdjęć, trochę filmów, zmontowałem parę właśnie takich pamiątkowych właśnie ujęć, żeby to zostało na dłużej. Jesteśmy w kontakcie z ojcem Maciejem przez Facebooka, przez inne portale. Bo tam jakby komunikacja telefoniczna no jest zbyt droga. Nie? Ja się nawet pytałem u swoich operatorów, ale podali mi astronomiczne kwoty za połączenia. No ale internet tam ksiądz Maciej ma, co prawda w bardzo niewielkiej ilości, bo kupuje dosłownie tam jakieś megabajty za tam dolary, czyli to nie jest internet, na którym można po prostu sobie swobodnie oglądać filmy, ale taki, na którym można się po prostu komunikować, tak? Przesyłać jakieś zdjęcia. On ma też swoją stronę na Facebook, gdzie wstawia na przykład postępy teraz pracy nad tym ośrodkiem, gdzie te dzieciaki będą mogły spać, w relacji z tych swoich jakby, tych działań tych sportowych, z różnych uroczystości. No i możemy jakby cały czas się z nimi komunikować i z tymi przyjaciółmi, których tam poznaliśmy, też mamy po dziś dzień kontakt i myślę, że on się nigdy nie urwie. Ja na pewno tam wrócę. No na pewno nie w przyszłym roku, bo to jest zbyt duże przedsięwzięcie. Wyzwanie jest ogromne. My się rok przygotowaliśmy, równo rok. Także powinniśmy zacząć się przygotowywać już 2 miesiące temu, żeby pojechać w kolejne wakacje. No także jest to niemożliwe, nie? Musi być ten rok przerwy co najmniej. No może za 2 lata, może jeszcze później. Nie wiem, czy na miesiąc, czy może nie przypadkiem na pół roku. Jako WF-ista tam pojadę, bo ja się zakochałem w Afryce i część mnie tam została już na zawsze. To jest coś, czego nigdy nie zapomnę. I będę do tego tęsknił, będę do tego wracał. Bo tak jak mówiłeś o tej transakcji dwustronnej, że to dało mi niesamowicie dużo i myślę, że tym ludziom też. No i na pewno skorzystała na tym też Ewangelia, która nawet w waszym prostym działaniu, niekoniecznie wprost głoszeniu jej, ale głoszeniu jej tym, co tam robiliście, zadziałała wśród tych ludzi i odbiła się też w waszą stronę. Dzięki ci bardzo za rozmowę. Cieszę się, że mogliśmy się tutaj spotkać i porozmawiać, że mogłeś opowiedzieć nam tak dużo o tej Afryce. Dobrze było cię widzieć i mam nadzieję też, że uda ci się już niedługo do Afryki powrócić i przywieziesz stamtąd jeszcze więcej dobrych wrażeń i też pozostawisz tam jeszcze więcej dobra. Mam taką nadzieję i też dziękuję ci za tę rozmowę i że miałem taką możliwość się podzielenia tym, co tam przeżyłem. Dzięki bardzo.